Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Moim i Państwa gościem jest człowiek, którego nie trzeba przedstawiać, Piotr Tymochowicz, ekspert do spraw wizerunku, uważany i najbardziej znany jako twórca sukcesu Andrzeja Leppera, ale również w branży jako osoba, która wykreowała kolor pomarańczowy rewolucji słynnej Wiktora Juszczenki, pomagał zostać merem Kijowa Kliczce. No, lista, jakbym zaczął wymieniać, byłaby bardzo długa, a w tej chwili człowiek, który od 5 lat procesuje się o swoje dobre imię, spędził długo czasu w areszcie zarządów PiS, w areszcie wydobywczym, po tym jak ktoś podrzucił mu zdjęcia, które i nagrania, które w dziwnym trafie pojawiły się publicznie na słynnej konferencji, którą prowadził Mariusz Kamiński z Mariuszem Błaszczakiem. To były te słynne zdjęcia, które rzekomo znaleziono na jakiejś karcie pamięci należącej do uchodźców. No i teraz pytanie jest, Piotrze, dlaczego Jarosław Kaczyński, dlaczego ta ekipa, dlaczego ta władza się boi, dlaczego nie lubi Piotra Tymochowicza, dlaczego chcą ci zrobić krzywdę? Janku, jeśli pozwolisz, to od końca bym zaczął. No, nagle jakiś pendrek znaleziony w lesie, u jakiegoś porzucony przez jakiegoś uchodźcę, prezentowana część materiału na konferencji prasowej, okazuje się, że jest to ten sam materiał, który mi podłożono i którym chciano mnie obciążyć. No, to jest duża sprawa dla mnie, bo to kończy definitywnie mój case. No, nie ma takiej siły, żeby takie cuda się zdarzały, żeby w lesie był ten sam materiał, który mi podrzucono wcześniej. Także no, panowie pracują na tej samej bazie danych po prostu. Także wiedziałem zresztą, że wcześniej czy później prawda wypłynie. Natomiast jeśli chodzi o pierwszy fragment przedstawienia, mnie, to nie do końca jestem specjalistą w wizerunku, co widać po mojej fryzurze, po t-shircie za $1. No nie Ale zajmowałem się wizerunkiem. Prawda jest troszkę inna. Jestem kreatorem i komunikatorem całe życie. Ja przepraszam, Janku, ale ja to dobrze, koryguję nie ma problemu. To ja przepraszam za od braki 30 w lat w Polsce, ponieważ tak naprawdę zajmuję się połączeniem matematyki i psychologii i to prowadzi do pewnych wniosków bardzo mocnych, które da się wykorzystać w różnych kampaniach. I oczywiście skutkiem tych moich działań, skutkiem uczenia ludzi komunikacji z innymi ludźmi, skutkiem kreacji, no jest skutek marketingowy i wizerunkowy, ale ja sam żadnym specem od wizerunku nigdy nie byłem, bo teraz jest tak, że ktoś mi chce dołożyć, to wtedy pisze, a ten spec od wizażu czy od wizerunku. No nie znam się ani na, chociaż akurat miałem epizod, kiedyś zasugerowałem Andrzejowi Leperowi, żeby wszyscy mieli takie same krawaty biało-czerwone. Tylko te paski miały być drobniejsze. I niestety źle został zinterpretowany wizerunek, znaczy rysunek, i zrobiono takie grubo ciosane te paski. Miały być takie bardziej elitarnie wyglądające. No ale trudno, już tak zostało potem. Także tak to wygląda. No, ja to przyjmuję, to co się wydarzyło, jako ewidentny akt zemsty, dlatego że no, wielokrotnie próbowałem w różnych swoich działaniach ostrzegać, szczególnie roku 2006-2007 przed rządami Kaczyńskiego. No i też niekoniecznie robiłem to w takiej bardzo poważnym nastroju, również i w żartobliwej formie trochę. Od wiceprezydenta kiedyś Warszawy dostałem kaczkę w prezencie żywą, trochę autystyczną i niewielkich rozmiarów, więc to był w naturalny sposób reprezentant Lecha, kojarzący się z Lechem.
No i potem dokupiłem Lechowi brata na targu, także miałem rodzeństwo u siebie w ogródku. Jarosław, też płci męskiej, no niestety kopulował codziennie ze swoim bratem, więc no, ja starałem się to pokazać w takim quasi przyrodniczym filmie, nie po to, żeby dołożyć Jarkowi, bo akurat to takie imiona przypadkowo dostali, Jarek i Lech, ale żadnych złych skojarzeń nie miałem. Chciałem pokazać co innego. Nie było moim tutaj do pana Jarka, jest, przepraszam, uwaga, pierwszy raz chciałem się wytłumaczyć. Drogi panie naczelniku, tu nie chodziło o to, żeby panu dopierdolić prywatnie, bo ja nic nie mam przeciwko homoseksualizmowi, chciałem wyraźnie to powiedzieć. I w życiu bym pana nie posyłał na leczenia psychiatryczne, tak jak to pana rodzina robiła. No nie, nie robiłbym tego, bo ja akceptuję homoseksualizm w pełni. Natomiast chciałem pokazać inną rzecz, że cholera, homoseksualizm nie jest sprzeczny z naturą. No dlatego, że naturalna kaczka jednak, no po prostu płci męskiej, kopuluje z drugą kaczką płci męskiej. I to się zdarza w przyrodzie, to po prostu się w przyrodzie zdarza. No ale oczywiście wredny TVN to podchwycił, zdaje się, pierwsze. No i zrobiono z tego filmik, pokazano na YouTubie, miał rekordową ilość tam, nie wiem, 18 milionów wejść. Już został skasowany ten filmik oczywiście. No i rozumiem, wiem o tym, że to wywołało ogromną frustrację, bo bardzo blisko ludzie z PiS-u do mnie wydzwaniali, co ja robię, żebym szybko to skasował, żebym się wycofał z tych filmików o kaczkach, no czego oczywiście nie zrobiłem. Więc no, z jednej strony to wygląda na zemstę, ale z drugiej strony to wygląda też na planowe działanie, bo za dużo wiedziałem, czy wiem na temat Andrzeja Lepera. Wtedy, kiedy mnie aresztowano w 2017 roku, miałem podpisać z PSL-em umowę o współpracy. No i jakby to wszystko razem pewnie jakoś tam zadziałało w ten sposób, że warto było mnie wyeliminować. Zresztą miałem sygnały wcześniej, że no, jestem niepożądany, że będą próby wrobienia mnie w coś. I wprost mu mówiło to wiele osób. Ja zresztą, no i miałem też pogróżki, dostawałem też, jak to się określa w prawie, groźby karalne. Na tyle się tym przejąłem, no, dotyczące na przykład zniszczenia mojej rodziny. Na tyle się tym przejąłem, że jeszcze przed 17 rokiem wywiozłem swoją rodzinę, czyli byłą żonę i dzieci, do Stanów Zjednoczonych, gdzie tam zostali już, bo ponieważ obawiałem się o ich życie po prostu. No i tak wyglądały te początki, i tak wyglądały te początki. Natomiast no potem się okazało, że ABW zajmowało się mną 4 lata, aż prawie 4 lata. Bardzo intensywnie pewnie badali, jak mi wgrać skutecznie różne świństwa. No właśnie. I jak, bo 4 lata, no to w ogóle jest jakiś horrendalny okres. Realizacja tego w 2017 roku, czy to ona była z czymś związana? Tak. Wiedziałeś, że pracowałeś, że miałeś pracować, że miałeś pracować dla Polskiego Stronnictwa Ludowego. Czy możesz coś więcej powiedzieć o tym? Tak, oczywiście. To było tak, że ja przyleciałem na tydzień do Polski wtedy, bo już wtedy mieszkałem w Azji, natomiast na tydzień przyleciałem do Polski, no po pierwsze, żeby moich rodziców odwiedzić, a po drugie, miałem przeprowadzić szkolenie następnego dnia po przylocie i kolejnego dnia miałem mieć spotkanie z liderami PSL-u właśnie. No to nie aresztowano mnie na lotnisku, tylko specjalnie poczekali dranie, skurwysyny, po prostu aż będę prowadzić zajęcia dla pewnej firmy ubezpieczeniowej. No i, że tak powiem, na widoku 150 osób, które szkoliłem, no przyjechała grupa interwencyjna po to, żeby mnie aresztować widowiskowo. Tak to się odbywa. Natomiast następnego dnia miałem już przeprowadzać jakieś w miarę konkretne rozmowy na temat współpracy przy wyborach samorządowych. Także myślę, że tutaj mogło zadziałać prywatna zemsta pana Jarosława Naczelnika, ale również i no chęć po prostu wyeliminowania mnie jako bardzo niewygodnego pod wieloma względami.
bo niewygodnych ludzi przygotowywałem w swojej karierze dla obecnej władzy. No i wtedy jeszcze przy tamtych wyborach samorządowych w 2018 roku trochę się obawiali PSL-u, że może im elektorat zabrać. Więc myślę, że tutaj no, była korzyść podwójna, żeby nieskutecznie wyeliminować. No i tak. Natomiast wspominałeś podczas naszej rozmowy przed tym, że miałeś konkretną propozycję. W ogóle jakbyś opisał, czego oni od ciebie chcieli, oczekiwali po zatrzymaniu? Jak to w ogóle, jak to wyglądało? Bo to zgodnie jest, z bo tak. to... Zgodnie z taką konwencją, o której już wspomnieliście w jakimś programie wcześniej, że takim sygnałem dla kogoś, kto jest zatrzymywany w areszcie wydobywczym, są 2 miesiące. Jak się dostaje 2 miesiące, a nie 3 miesiące. No ja nie musiałem długo czekać. Dostałem właśnie dwumiesięczny areszt. Natomiast potem po okresie jakiegoś 1,5 miesiąca zostałem wywieziony do prokuratury CBA w Łodzi. No i wyobraźcie sobie Państwo, wyobraź sobie Janku, bez żadnych ogródek ci bandyci prokuratorzy się czują już tak pewni, już czuli się wtedy tak pewni, że oni nie kamuflują tego w żaden sposób. Prokurator patrzy mi prosto w oczy, mówi, pyta się mnie, panie Piotrze, czy nie chciałby pan polepszyć swojego losu? To pytam się go, jak to polepszyć? O czym pan mówi w ogóle? No polepszyć, no na przykład wyjść na wolność. I mi podsuwa, słuchajcie, podsuwa mi dokument, który ma świadczyć o malwersacjach finansowych pani Barbary Zdanowskiej, czyli prezydent Łodzi. Potem i przygotowane są dokumenty na Kamysza, na jeszcze byłą panią wiceminister gospodarki. Już nie pamiętam nazwiska, nieważne. No w każdym razie mówię temu prokuratorowi, że przepraszam, ale nie uczestniczyłem w żadnych ani negocjacjach finansowych, ani niczego nie byłem świadkiem. A to nie szkodzi, panie Piotrze. Facet mi, prokurator, a mówi mi... Pamiętasz jego nazwisko? Właśnie, niestety nie pamiętam, ale to łatwo da się sprawdzić, bo przecież wszystko było protokołowane, także to na pewno jest w papierach. Także łatwo będzie dojść do tego. Sam chętnie bym coś publicznie powiedział, wymieniając. Ja się nie boję wymieniać nazwisk. Także ja bym chętnie wymienił to nazwisko, dlatego że to było wyjątkowo bezczelne. Oczywiście kazałem prokuratorowi zaprotokołować, żeby spierdalał na drzewo z takimi propozycjami. To 9 prawie godzin za karę trzymał mnie jeszcze w klatce w prokuraturze. Policjanci, którzy mnie wieźli z powrotem, powiedzieli, że nigdy z taką złośliwością, z taką wrednością się nie spotkali jeszcze i pozwolili mi siedzieć między nimi, nawiasem mówiąc, a nie w klatce. Także okazali trochę serca. Także no, ci prokuratorzy bandyci są już tak pewni swojej pozycji, a przede wszystkim bezkarności, że oni się nie kamuflują. Oni mówią wprost, facet, chcesz wyjść siedzieć? Podpisz, złóż fałszywe zeznania, podpisz, obciąż tutaj kogoś z ważnych, to cię puścimy po prostu. No to się w głowie nie mieści, to po prostu się w głowie nie mieści. Ale tak to wyglądało. I myślę, że taki prokurator, mam nadzieję, kiedyś będzie pociągnięty do odpowiedzialności za to, co robił po prostu. Wspomniałeś w dosyć takim emocjonalnym wyrzucie, że Jarosław Kaczyński był leczony, że rodzina próbowała go leczyć psychiatrycznie. Możesz coś więcej powiedzieć na ten temat? Skąd masz taką wiedzę? Tak, no mam taką wiedzę, dlatego że no akurat przyjaźniłem się z Mirkiem Sawickim, który kiedyś został, znaczy był po części moim nauczycielem fizyki, kiedyś potem został ministrem edukacji, natomiast jego prawą ręką była kobieta, z którą także się zaprzyjaźniłem po czasach szkolnych, czyli Anna Radziwiłł. Wspaniała historyk, bardzo mądra kobieta, która miała to nieszczęście bardzo dobrze znać obu braci i kiedyś mi opowiadała po prostu różne historie z nimi związane o tym właśnie, jak ciężkie miał dzieciństwo, no głównie Jarosław, dlatego że ten wątek może nie jest znany, ale jego relacje z matką wcale nie były takie idealne, jak się to przedstawia.
Ja myślę, ja nie powinienem o tym mówić, bo to są jakieś kwestie rodzinne, ale z drugiej strony, zważywszy na to, kim jest naczelnik państwa w tej chwili i na kogo się kreuje, ja myślę, że wszyscy wyborcy mają prawo wiedzieć, kogo wybierają, kto jest w tej roli, kto występuje w tej roli po prostu. No więc ten człowiek nie miał łatwego życia rzeczywiście. To tak zabrzmi, jakbym występował w obronie Jarosława Kaczyńskiego. No tak, miał trudne dzieciństwo, koledzy z klasy chcieli ich napierdalać, braci, non-stop. Więc musieli z ochraniarzami chodzić po prostu dwoma. To są znane fakty wszystkim, którzy chodzili z nimi razem do szkoły. Jeden ochraniarz potulnie, posłusznie czekał przed szkołą, drugi wędrował po korytarzach razem z nimi, bo nie mieli łatwego życia bracia. Byli izolowani za różne rzeczy, to można by dużo opowiadać. No natomiast no, wyobraźcie sobie Państwo, może taki przykład podam, o którym rozmawiała ze mną kiedyś Anna Radziwiłł, bo to przy niej była ta scenka, tak? Dlatego mi też to przekazała, no, że siedzą sobie razem i matka na przykład mówi, no zobacz, weź przykład ze swojego brata, normalny chociaż, a ty na kogo kurwa wyrosłeś po prostu. No i potem domyślam, już to jest mój domysł, to się musiało powtarzać, no bo Lech, jak wiemy, zawarł normalne małżeństwo, natomiast Jarosław no, nie był w stanie z takimi, a nie innymi skłonnościami. No tylko znowu chciałem podkreślić, że ja osobiście nic nie mam przeciwko jego skłonnościom. Mam coś przeciwko hipokryzji, która się roztacza jakby wokół tej całej sprawy. No i dlatego, że to jest wstrętne, tak? I poza tym to nadmierne zainteresowanie seksualnością. Zobaczcie Państwo, co się dzieje. Andrzej Leper jest wciągany w seks-aferę, co jest bardzo na rękę oczywiście Kaczyńskiemu, w czym pomaga też bardzo, bardzo aktywnie na różne sposoby. W sytuacji, kiedy okazało się to bzdurą totalną, mi zarzuca się, czy zarzucano, no póki nie było tej słynnej konferencji, to chciałbym jeszcze powiedzieć, że no, na szczęście oni są tak głupi, ci agenci, że nawet nie zmienili kolejności zdjęć, że nawet nie zmienili opisów, że zastosowali ten sam element bazy. Dzięki czemu mój case definitywnie się kończy po prostu. Także tutaj chciałem podziękować panu Mariuszowi Kamińskiemu za tą konferencję, która rozjaśnia cały problem, czyli magazynowano zboczone materiały, to powiedzmy to wprost, bo to nie ma się co szczypać, tak? To jest wyjątkowo, wyjątkowo wredna sytuacja, proszę Państwa. Najgorsze świństwa tego świata, jakie można sobie wyobrazić, ci dranie, te skurwysyny gromadziły po to, żeby za ich pomocą niszczyć niewinnych ludzi, w tym uchodźców, żeby zobrzydzić, bo tu nie chodzi tylko o to, bo tu nie chodzi tylko o to, drogi Janku, żeby wyeliminować. Nie, nie, to za mało. To za mało, bo z Azji można prowadzić wywiad, można rozmawiać na różne drażliwe tematy. Tu chodziło o coś więcej. Tu chodziło o to, żeby doszczętnie obrzydzić, żeby do końca życia przykleić taką etykietkę. Pedofil, nekrofil, zoofil. Tymczasem no, chciałbym zgłosić, że powinniśmy jako, nie wiem, wyborcy zażądać badania seksualnego pana Mariusza Kamińskiego, zważywszy na podejrzenia niezdrowych reakcji. Myślę, że wyborcy też powinni wiedzieć, o jakich skłonnościach człowiek kieruje najważniejszymi służbami w państwie, no na litość boską. I po co zbierano tak obrzydliwe materiały? I kto to zbierał w służbach i w jakim celu? Może warto by na te pytania właśnie wreszcie odpowiedzieć. Ale wspomniałeś jeszcze, bo teraz powiedziałeś o tych patologicznych układach w szkole, no, że ochroniarze, że prześladowani, że brak akceptacji. Ale Janku, czy to nie przypomina ci czegoś? Chcemy się dowiedzieć czegoś więcej o człowieku, zajrzyjmy do jego dzieciństwa, zobaczmy... Nie. Na kogo? Ja miałem konkretne pytanie. Skąd wiedza o tym, że rodzina chciała leczyć Jarosława?
No tak, to wiedza pochodzi od konkretnego lekarza, dlatego że no, Jarosławowi się udało zrobić jedną rzecz, no po prostu skłócić i to nie po roku 2015, to wcześniej, po roku 2005, próbowano rozpętać nagonkę na lekarzy. I to nie tylko Ziobro robił, ale Ziobro razem z Kaczyńskim. Próbowano, No to był skłócić. 2007 rok, no słynna operacja Tak. Mengele. Właśnie, no właśnie. I efekt był tragiczny, dlatego że bardzo, o czym się nie mówi, ale bardzo wielu najlepszych lekarzy polskich wyjechało z kraju po prostu. Lekarze byli oburzeni no, tym, co się dzieje, tym, co rozpętał Jarosław, tymi aktami nienawiści, które Ziobro obrzucał lekarzy rzekomo winnych śmierci jego ojca. No i a ja miałem kontakt na przykład z panem doktorem Szaniawskim, który nie wytrzymał, który po 12 latach procesu no, serce mu pękło i umarł. Chociaż po 12 latach całkowicie, tak to trzeba zaznaczyć, został uniewinniony całkowicie. No tak, ale On pośrednio został zamordowany przez tych drani. I to trzeba powiedzieć. A ze mną w związku z tym, że ja wspomagałem jakby wielu lekarzy i z wieloma mam osobiste bardzo dobre relacje, to po prostu skontaktował się pewien lekarz z Nowowiejskiej, który mi opowiadał o tym, jak tuszowano dokumentację likwidowaną psychiatryczną, którą mieli obaj bracia, a w szczególności Jarosław głównie, bo on miał być leczony właśnie z różnych przypadłości, nie tylko z homoseksualizmu. Ale na litość boską, ja może nie powinienem tego mówić wprost, bo nie jestem psychiatrą, tak więc z góry przepraszam. Ale kurwa, czy to trzeba być psychiatrą, żeby zobaczyć, kim jest ten człowiek, czy on jest normalny, czy rzeczywiście no, tego typu akty zemsty, nienawiści, kumulowania tej zemsty, no, czy to jest normalne? No, to żałosne, że w 38-milionowym kraju ktoś taki zostaje naczelnikiem państwa. No to się w głowie nie mieści, po czy prostu w się w ogóle nie ma głowie. takiej funkcji, tworzy ją sobie, niszczy Tak, porządek, niszczy samozwańczy porządek naczelnik po prostu. konstytucyjny, demoluje państwo, tworząc tak naprawdę system, no, paramafijny, bo to jest taka historia, że nie liczą się już faktyczne stanowiska. To mu się trochę posypało w ostatnich latach, ale przez tą pierwszą kadencję, wtedy, kiedy na przykład ciebie zatrzymywano, to było tak, że on nie pełniąc żadnej funkcji, bo potem na chwilę wszedł do rządu na stanowisko wicepremiera do spraw Tak, wiem. bezpieczeństwa, to było tak, że wszyscy przychodzili do niego i się pytali, co robić. On nie ponosząc formalnie żadnej odpowiedzialności, tak mu się wydaje, faktycznie rządził No tak, wszystkim. ale powiedzmy, rozumiem, że ujawniamy jakby trochę więcej w Twoim programie. Też chciałem wyraźnie powiedzieć, że jesteś jedynym, Janku, gdzie się zgodziłem jakby na wywiad, bo też nie Bardzo mi zależało mi miło. na tym, żeby wracać do tych historii. I raczej wszystkim odmawiam. No, natomiast powiedzmy też o mechanizmie. Dlaczego tak się dzieje, że wszyscy przychodzą do owego pseudo-naczelnika? To nie chodzi o to, że wszyscy go tak szanują i on jest takim geniuszem. Nie, on po prostu nic innego nie robił. Latami całymi zbierał na różnych ludzi, na swoich własnych ludzi. Zbierał jakiekolwiek haki, jakiekolwiek podejrzenia. To jest chore po prostu. Ma tak zwany skarbiec na Żoliborzu. Ja myślę, że kiedyś będą otwarte te archiwa i zobaczymy tam wiele interesujących rzeczy po prostu. Także tak to wygląda. No, Znaczy, chodziło o to, żeby ja o tym rozpocząć wywiad. słyszałem, że on generalnie, żeby zrobić karierę w PiS u Jarosława, musisz być człowiekiem, którego on jest w stanie unicestwić Dokładnie. 48 godzin, powiedzmy, no to jak plus Dokładnie minus. tak. Czyli musi być po prostu jakaś wiedza kompromitująca, i to Tak. dopiero pozwala zrobić karierę, że on nie zaryzykuje wyniesienia człowieka, który jest poza jego zasięgiem. Nie, no to jest po prostu tragedia absolutna. Mściwy facet, chory do tego, ukrywający homoseksualizm, który Czczujący na gromadzi. gejów, to jest najważniejsze, że Tak, on, żyjący że na Prawo i geju. Sprawiedliwość, ty jako fachowiec widzisz, co oni zrobili, że tam w tym środowisku
stworzono sztandar do hejtu, który to sztandar dzierży na przykład Jacek Kurski, który pozwala sobie na używanie jednak platformy o olbrzymiej sile, która się przekłada na pewne przyzwolenia społeczne, które potem skutkują atakami noży, no, używanie noży, żeby zaatakować. Były takie historie, że gdzieś atakowali faceta tylko za to, że szedł za rękę z partnerem, na przykład przy metrze gdzieś tam w tym. I dla mnie jest oczywiste, że tego typu ataki wynikają z komunikatu władzy, że są pewne rzeczy, na pewne rzeczy jest przyzwolenie, że to jest, oczywiście to nie udowodni się tego, że to jest wprost, ale jednak jest takie negatywne tego. Oni to robią cynicznie. Jarosław Kaczyński przez moment, jak dostał, przepraszam za określenie, ode mnie dostał taki mocny przekaz z tym gejem, to się przez moment wstrzymali, ale teraz na jesień, znaczy ta latem, przepraszam, w tym pierwszej, tym on znowu wyskoczył z atakiem na LGBT, znowu. Tak jakby miało być to jego linią obrony na tym procesie, który sam wytoczył i nie za bardzo wie, co z nim zrobić. Bo przecież znaczy, problem jest głębszy. Problem jest głębszy, bo jakby to nie tylko zachęca różnych, no, prymitywnych, nazwijmy to wprost, ludzi do takich reakcji, o których powiedziałeś, ale też i no, nie było w Polsce nigdy w historii, też powiedzmy to wprost, tak wielkiej nobilitacji i promocji chamstwa, jaką możemy obserwować w tej chwili. No, oni zniszczyli coś bardzo subtelnego, co budowaliśmy przez wiele lat. Ale to też nie tylko to. Spójrzmy na to, jak nam renomę międzynarodową to psuje. Przecież to, o czym mówisz, odbiło się echem nie tylko w Europie, ale na całym świecie praktycznie. Także no trudno gorszy wizerunek niż ten, który właśnie zbudował nam ów człowiek. Znaczy to wiesz, to wizerunek to jest jedno, natomiast to on tak naprawdę, ty wiesz, co on robi. No on, ktoś mu doradził, że najlepiej dzielić społeczeństwo poprzez podział, to jest, znaczy zarządzać społeczeństwem poprzez dzielenie, poprzez podział, ale on również, tak jak ty powiedziałeś, on mówiłeś o promocji chamstwa. On przede wszystkim sprawił, że chamstwo przestało, czyli ludzie, którzy są prymitywni, wulgarni, przestali czuć się jakąkolwiek motywację do tego, żeby się zmieniać, tylko czują się wręcz rozgrzeszeni. I no, jeżeli na przykład oni zatrudniają takiego człowieka jak Jarosław Jakimowicz, który pozwala sobie robić to, co robi w glorii pracownika TVP, nawet pozwala sobie tym... Oni go utrzymują na stanowisku, pomimo tego, że facet publicznie grozi szantażami obyczajowymi osobom publicznym, Bóg wie jak uzyskaną wiedzą, ale no coś takiego to jest po pierwsze przestępstwo jawne, które powinno być ścigane z urzędu. Dwa, no powinna nastąpić jakaś reakcja szefów, nie następuje żadna reakcja. Jest przyzwolenie do robienia czegoś takiego, to jest po prostu jakieś gigantyczne, czy to jest upadek, bo to jest taki... wielka, wielka trauma, z której będziemy wychodzić przez bardzo długie lata. No i myślę, że bardzo źle ten okres się zapisze w historii, bardzo źle. Wiesz, powiedz mi tak okiem zawodowca, w jakim etapie tego swojego, bo jak twoim zdaniem w tej chwili wyglądają szanse Jarosława Kaczyńskiego na to, żeby, bo on no ewidentnie to co robi to jest dyktatura w budowie. Czy twoim zdaniem w ogóle ma jeszcze szansę tą dyktaturę dociągnąć do ostatecznego kształtu, czy też się wywróci, jakbyś mógł się tak na zakończenie tak, pokusić? To znaczy tutaj też powiedzmy sobie wprost, tu się skończyła walka wyborcza. To nie będzie walka wyborcza. To będzie walka o życie. Walka o życie. Dlatego, że ci dranie, ci bandyci, nazwijmy też ich po imieniu, to są bandyci po prostu. Oni wiedzą, że wszyscy pójdą siedzieć. Również i prokuratorzy, którzy no, są partyjnym ramieniem, które realizuje określone zlecenia. W tym ja chyba jako jedyny i pierwszy w Polsce podałem, jakie są stawki za zamordowanie
człowieka. Zamawia się u prokuratora w tej chwili. To jak byś, Janku, nazwał prokuratorów politycznych? To są bandyci po prostu. Jeszcze gorzej niż... A mógłbyś przypomnieć te stawki? 200 tysięcy. 200 tysięcy złotych kosztuje głowa tak zwana przeciętnego człowieka. 150 tysięcy trafia do kieszeni prokuratora. 50 tysięcy do recydywisty. No, mój recydywista, który wykonał zamach na mnie, który miał mnie zamordować w więzieniu, no ja tak zadziałałem, żeby zaprzyjaźnić się z nieformalnym szefem więzienia na Białęce i udało się. I doprowadziliśmy do tego, że no, zeznał, wyznał nam prawdę ten, który miał mnie zamordować. Dostał zlecenie od prokuratora, od mojego prokuratora dostał zlecenie. Obiecano mu, że wyjdzie następnego roku, chociaż dostał 20 lat i dodatkowo 50 tysięcy. On to zeznał? Tak, znaczy on to zeznał, tylko nie przed sądem. On powiedział to w zamkniętym pomieszczeniu, gdzie byłem ja i jeszcze ów nieformalny lider więzienia. Bo na tyle się z nim zaprzyjaźniłem, że po prostu zmusił go do wyznania prawdy. No, to żaden dziennikarz nie napisał do tej pory ani słowa o tym, że są wykonywane w Polsce, mówię to chyba jako pierwszy teraz, proszę Państwa, taka jest prawda. Są wykonywane wyroki śmierci rękami bandytów, prokuratorów. Nie ma niezależnych prokuratorów, już dawno się albo powiesili, albo zrezygnowali z pracy. Ci, którzy byli rozsądnymi prokuratorami, zostali bandyci, prokuratorzy, zbrojne ramię partii, po prostu. I to nie jest prawdą, że sędzia wydaje jakiś wyrok, zapomnijcie o tym. Sędziowie są po prostu zmasakrowani strachem. Tłumaczył mi jeden sędzia nieformalnie, po godzinach. Panie Piotrusiu, powiedział, czy pan myśli, że my nie jesteśmy normalnymi ludźmi? Że nie mamy leasingów, że nie mamy kredytów, że kariery nie chcemy zrobić. Formalnie to, co mówię, można sprawdzić. Jeżeli komuś by się chciało, to można sprawdzić. Czy to przypadek, że prokurator formalnie dostaje dwa razy większą pensję niż przeciętny sędzia? Nie, to nie jest przypadek. To prokurator wydaje wyroki formalnie, bo gdyby policzyć premie i dodatki, ja to zrobiłem, pracowicie wykonałem tą pracę, to wychodzi pensja czterokrotnie wyższa od pensji sędziego. No więc sędziowie są... A to chyba to pewnie zależy, jaki prokurator na jakim stanowisku. Dobrze, w 97% sędziowie przedłużają areszty na przykład na wniosek prokuratora. W ogóle nie analizują niczego, niczego nie czytają. Chcą jednego, sędziowie. Chcą mieć święty spokój, po prostu. Większość, bo jakaś tam grupa jest zbuntowanych, ale to jest jakaś mała grupka. Większość to są wykonawcy woli prokuratora, po prostu. Czyli takim dupochronem prokuratora zrobił się sędzia. Tak jak dla sędziego dupochronem są biegli sądowi. Też zapomnijcie Państwo o tym, że biegli są powoływani po to, żeby dojść do prawdy. No to jest śmieszne. To biegły jest po to, żeby chronić tyłek, chronić dupę sędziego. Po to są biegli powoływani, po prostu. Na wszelki wypadek, żeby miał tak zwany dupochron. No i tak wygląda rzeczywistość w Polsce po prostu. Także no, jak oni mogą oddać władzę, jak już mają sądy i wszystko, co jest potrzebne w swoich łapach. Wiedzą, właśnie sądów nie mają całkiem. No, sądów nie mają, ale prokuraturę mają całkowicie. Tak, no prokuraturę mają całkowicie. No i teraz co? Mają policję w swoich rękach, wojsko, bo co zrobiono z wojskiem? Jest takie ładne słowo na to. Odgłowiono Wojsko Polskie. To też trzeba sobie wyraźnie powiedzieć. Odgłowiono, tak. Zamieniono wszystkich dowódców na pisowskich komisarzy, po prostu. No i to akurat, dlatego... To akurat, znaczy, to jest tak, to było dwutorowo, to znaczy też część dowódców po prostu jak widziała, co pisowcy robią, po prostu poszła, odeszła do cywila, widząc, że nie chce tego autoryzować. Ale powiedziałeś no wstrząsającą rzecz, czy nadałeś temu jakiś, próbowałeś nadać temu jakiś bieg o tym, tej informacji, bieg procesowy tej informacji o zleceniu zabójstwa? Aha, to tak, to popowiem Ci, Janku, jak to wyglądało dalej.
jakie rozmowy toczyłem. No tak, chciałem nadać temu normalny bieg. Rozmawiałem z adwokatami na ten temat wielokrotnie. No to już w więzieniu, już w areszcie tymczasowym Białołęka, niejaki pan Piotr, wychowawca, już jest na emeryturze. Najpierw mnie on brał na rozmowy, chyba z 10 rozmów przeprowadziliśmy. Panie Piotrze, pan ma rodzinę, po co to panu? Przecież zniszczą pana. Czy pan sądzi, że pan wygra? Że pan wygra z tym prokuratorem, z tym bandytą, jak pan sam mówi? Nie wygra pan. Pan tylko sobie zaszkodzi, nie wypuszczą pana stąd. No to spytałem się go, jak on kurwa może pracować w czymś takim, widząc to wszystko i godząc się na to, żeby brać pieniądze w roli, panie Piotrze, wychowawcy. To przypomnę, co pan mi powiedział wtedy. Proszę mnie zrozumieć, panie Piotrze, ja mam rok do emerytury. Powiedział, kiedy ja siedziałem w 2017 roku, więc łatwo to dojść do tego, kto to powiedział. Ja chcę mieć święty spokój, a ja nic nie mogę. Co ja mogę? Ja nic nie mogę. Potem wysyłano do mnie szef ochrony więzienia. Przyszedł i powiedział, żebym sobie lepiej dał spokój, bo ta sprawa będzie umarzana, nic z tego nie wyniknie. Dobrze. Cztery razy pod rząd inni prokuratorzy umarzali tą sprawę. Cztery razy pod rząd. Nie ma szans. No to tak jakby w czasie III Rzeszy ktoś postanowił wytoczyć proces Himmlerowi czy Goebbelsowi. No zapomnijcie o tym, tak? No to jest po prostu niemożliwe. Goebbels będzie Goebbelsem do procesu norymberskiego. Naszą szansą jest proces norymberski 2.0 po prostu. I na to liczę, że kiedyś do tego procesu norymberskiego dojdzie. A twoim zdaniem obecna władza teraz, Jarosław, znaczy naszkicowałeś, że no muszą walczyć do ostatniej chwili, że to nie będzie kwestia wyborcza, tylko że to będzie walka o życie, to twoim zdaniem uda im się utrzymać tą władzę, czy też polegną? Tak, myślę, że się uda, myślę, że niestety uda, że to jeszcze nie jest ten moment, kiedy da się przejąć władzę, dlatego że to nie jest kwestia, pesymizmem tego, że wojsko powiało. Będzie ustawione przeciwko obywatelom, że policja, wojsko, żandarmeria, straż więzienna będzie zwiększona teraz ponad czterokrotnie. Nie wiem, czy wiecie o tym, że nieprzytomnie się rozbudowuje więzienia w Polsce. Też nikt o tym nie mówi, nikt o tym nie wspomina, a to też jest bardzo ciekawy wątek, że mamy najwięcej prokuratorów w całej Unii Europejskiej. Nie ma takiego kraju, który ma tylu prokuratorów. Nie ma takiego kraju, w którym aresztuje się tyle osób bez wyroku, bez nawet procesu. To jest po prostu szaleństwo. Tylko że wam, którzy nas słuchacie, wam się wydaje, że jesteście daleko od tego, że was to nie dotyczy, bo nie zajmujecie się polityką właśnie do czasu. Zobaczycie, że będzie taki moment, kiedy narazicie się jakiemuś kacykowi partyjnemu, kiedy wasz syn, wasza córka narazi się jakiemuś kacykowi partyjnemu i wtedy zobaczycie, co to znaczy. Co to znaczy, jak ten walec sądowo-prawny, medialny, jak on w praktyce działa. Natomiast oni zrobią inną rzecz, którą łatwo jest przewidzieć, jako rozszerzenie tego wątku, Janku, o którym wspomniałeś, że dzielą społeczeństwo. Tutaj cała sztuka polegać będzie z ich punktu widzenia na czymś trochę innym. Na tym, żeby wywołać drugą falę manipulacji. Czyli to nie jest tak, że oni będą własnymi rękami, rękami policji, wojska tłumić demonstracje czy jakieś powstanie obywateli. Nie, 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 nie. Postarają się, żeby obywatele wystąpili przeciwko obywatelom po prostu. Czyli będą powoływać jakieś kościelne formacje zbrojne, będą powoływać jakieś ochotnicze zbrojne, obywatelskie formacje, żeby to ich wystawić, żeby stworzyć taki syndrom wojny domowej po prostu, żeby zwalczać obywateli, którzy by chcieli normalności, rękami innych obywateli, no, którym się rozdaje miliony, albo którzy żyją w błogiej nieświadomości tego, co się dzieje po prostu. Takie to będzie działanie. To jeszcze już na koniec tylko zapytam, co się stało z tymi kaczkami, które stały się przyczyną twoich problemów? Tak.
zostały zamordowane. Pewnego pięknego dnia niestety pochowałem. Pochowałem nie tylko Lecha, ale pochowałem również Jarosława. Obydwaj spoczywają na Białołęce. Szanowni Państwo, moim Państwa gościem był Piotr Tymochowicz, a przy okazji pozwolę sobie zapowiedzieć, bo mamy też drugą rozmowę, to może Ty zapowiesz, o czym będzie ta druga rozmowa, którą... Tak, minęło już ponad 11 lat od czasu morderstwa Andrzeja Lepera. I może też najwyższy czas, nie żeby powiedzieć o czymś, na co nie mam dowodów też, bo ja też jasno chciałbym powiedzieć, ja nie chcę snuć kolejnych domysłów, ja nie chcę ponad miarę opowiadać o swoich przypuszczeniach, tym bardziej jeśli nie mam na coś twardych dowodów. Natomiast możemy porozmawiać o czym innym, możemy ujawnić co innego, co akurat jest zapisane w tym oto miejscu. Mianowicie możemy ujawnić, kogo i dlaczego najbardziej Andrzej Leper się bał. Szanowni Państwo, do zobaczenia.